MZPitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Szarpanie strun i doskonalenie wokalu to szansa, by zarazić młodych ludzi pasją mogącą odwrócić ich uwagę od niebezpiecznych zachowań. Z takiego założenia wyszli specjaliści z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, którzy wsparli pedagogów ze szkoły podstawowej nr 1. Profilaktyką i kształtowaniem właściwych wzorców zachowań jest trochę jak z muzyką. Żeby wszystko brzmiało jak należy, niezbędna jest systematyczna praca poparta motywacją. Dlaczego tu przychodzisz? No bo lubię grać, podoba mi się w ogóle granie na gitarze. Dążę do tego, żeby ładnie grać, żeby się pochwalić przed kuzynami, że nie tylko oni umieją grać na gitarach. Nauka gry na instrumencie, podobnie jak przyswajanie właściwych zachowań, to zadanie wymagające współpracy uczniów i nauczycieli. Samozaparcie, wytrwałości, pracy przede wszystkim, podporządkowania się pewnym zasadom. Program profilaktyczny zatytułowany Kto śpiewać może najlepiej za to, że przyciąga również młode wokalistki. Kolega powiedział, żebym przyszła, posłuchała, no i przyszłam, no i tak po prostu się rozwinęło. Czemu przychodzisz na te zajęcia? Bo uwielbiam śpiewać. I co śpiewasz? No, piosenki Lombarda, tak jak tutaj śpiewamy. I dlaczego akurat te i co ci się w nich podoba? Bo są takie spokojne i uspokajają mnie. Kiedyś uczestniczyłam w chórze, a najpierw w szkole chodziłam parę dni na gitarę, ale mi się tak jakby znudziła i postanowiłam śpiewać. Okazji do realizowania muzycznych pasji w szkole podstawowej nr 1 w Olsztynie nie brakuje. To między innymi zasługa wieloletniej współpracy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Jak istnieje szansa właśnie takiej ścisłej współpracy, pozyskiwania środków, specjalistów, to myślę, że należy z tego korzystać. Dzięki tej współpracy w szkole udało się nawet stworzyć musical. Więcej o programach i możliwości uzyskania wsparcia z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie możecie znaleźć na stronie internetowej. MZPitu.tv